Charles Nowak, którego przed momentem widzieliśmy, ma najlepszy wynik tegorocznego sezonu z tego grona. Natomiast mamy tu jeszcze trzech, czterech innych panów, którzy mają bardzo zbliżone do niego wyniki, więc nie podejmę się typowania, kto może być faworytem tego biegu. Startowali. Przypominamy, to bieg w kategorii M55. Tym samym po nim zostaną nam już tylko cztery finały dzisiejszego dnia. Rekord świata w tej kategorii wynosi 2 minuty 6 sekund 47. Ustanowił go Francesco Di Agostino, Włoch, w trakcie Mistrzostw Europy w Bradze w Portugalii. Na czele widzimy tutaj póki co Amerykanin i obok niego Włoch. Francesco Di Agostino jest rekordzistą świata. Mamy tutaj w tym biegu rekordzistę świata. Czy on się wysforuje na pierwsze miejsce przed Amerykanina? Spójrzmy, strasznie ciasno w pewnym sensie tu się zrobiło, ale Francesco Di Agostino from Italy, winner of this race and new world record. Francesco Di Agostino poprawia swój rekord świata z Pragi. Second place, Charles Nowak. Third place, Pablo Garcia. 2:06:10. It's new world record in M55 category. Francesco Di Agostino. Obrodziło nam tutaj dzisiaj w te rekordy na początku. Zaczęły panie, które biegały na dystansie 200 metrów. Później Virginia Mitchell w kategorii W60 dołożyła rekord świata na 800 metrów. I teraz Francesco Di Agostino. Najniższy w tym gronie, ale... 2 minuty 6 sekund 10.